Chcę do was dzisiaj mówić o tym, że łaska jest łatwa. Jest łatwa. Łaska jest łatwa. To samo sprawiedliwość jest trudna. Łaska jest łatwa. Jest to łatwe życie. To nie jest życie trudne. Troszkę wspominałem o tym tydzień temu. Efezjan 2:5 mówi, łaską zbawieni jesteście. Łaska u swojej podstawy ma ratowanie, więc z gruntu nie może być trudnym narzędziem w użyciu. Bo ona ma ratowanie, ona ma uratować. Rozumiesz? Więc nie może być trudna w użyciu. To nie może być trudna konstrukcja. Tak jak koło ratunkowe, ono jest proste. Rozumiesz, o co chodzi? Tam nie ma żadnych elementów, tam nie trzeba wbić kodu, żeby ono zadziałało. Rozumiesz? Każdy element ratunkowy jest prosty. Nie trzeba go wyprosić, nie trzeba go znać jakiejś instrukcji obsługi wielkiej do niego. Łaska jest prosta, bo ona jest zbawienna. Ona się pojawiła, żeby ratować. Rozumiecie, to jest główne zadanie łaski. Ratować. Zbawić znaczy uratować kogoś. A więc Bóg przychodzi jako ratownik z prostym narzędziem, nieskomplikowanym. Często ludzie mówią, wiesz, ja nie rozumiem łaski. Ja mówię, czy nie rozumiesz łaski z jakiej przyczyny? Bo ty próbujesz do niej przyłożyć innego rodzaju miarę. Ty chcesz ją zbadać jakimiś takimi konstrukcjami myślowymi, nie wiem, filozoficznymi, jakkolwiek. Chcesz ją w ten sposób ocenić. Tego nie możesz w ten sposób ocenić. To nie jest materiał, który tak się ocenia. Rozumiesz? Popatrz, macie komputery w domu, to jest złożona konstrukcja. Złożona konstrukcja. I ją rzeczywiście trzeba poznać, gdzie nacisnąć, gdzie wcisnąć. To jest coś do pracy, tak? Ale masz też proste rzeczy. Nóż do krojenia. Wiesz, o co chodzi? Instrukcja obsługi noża. Złapać za rączkę noża, tak? I ruchem posuwistym, zwrotnym, ostrym końcem, tak? Ciąć element. Koniec instrukcji obsługi. Jedno zdanie obsługi noża. Taka jest łaska. Ale weź teraz usiądź nad tym nożem i zacznij rozkminiać. Ciekawe, z jakiego metalu jest zrobiony. Czy on rzeczywiście, ten metal, nie wejdzie w reakcję z tą szynką, którą kupiłem? No ja muszę to zbadać. Zaniosę go do specjalisty. Niech wezmą próbki. Czy na pewno nie obsunie mi się ręka? Muszę założyć do niego zabezpieczenie. Rozumiesz? Wiesz, co się stanie? Z głodu umrzesz. Z głodu umrzesz. Zaczniesz badać nóż. Łaska jest prosta. Łaska jest łatwa. Łaska jest łatwa dlatego, bo polega ona na zatrzymaniu się, a nie na uczynkach, nie na zrobieniu czegoś. Ona polega na tym, żeby się zatrzymać. To jest bardzo ważne. W łasce, funkcjonując w łasce, człowiek się zatrzymuje. Kiedy przyszła łaska, to ona zatrzymała grzech człowieka. Ona zatrzymała. Ona nie dała człowiekowi nowej energii. Ona zatrzymała starą, niszczącą energię. Rozumiecie? Zatrzymała. Jest taki film pod tytułem Czarnobyl, o tym, co się tam stało w Czarnobylu i w jaki sposób oni ratują to. Co oni tam robią? I są różne głosy, co tam zrobić później. Ale w ogóle tak naprawdę nie chodzi, co zrobić później, tylko jak zatrzymać teraz. Chodzi o to, jak teraz zatrzymać. Jak zatrzymać to, jak, w jaki sposób to ugasić. A nie debatować. Oni tam debatują w międzyczasie, co tam będzie później, jak tam będzie trudno i tak dalej. To nie jest ważne. Ważne jest, żeby to żeby teraz zatrzymać to. Łaska zatrzymała złą energię. Łaska zatrzymała bycie pod wpływem szatana, bo łaska zatrzymuje, taki jest cel łaski. Rozumiesz, dlaczego możesz biec? Bo zatrzymana została negatywna energia w twoim życiu, która cię blokowała.
To nie dlatego, że łaska umożliwiła ci bieg, tak wielu ludzi myśli. To łaska umożliwiła mi, że robię to, co robię. Nie, mylisz się. Ty po prostu całe życie byłeś pod wpływem samosprawiedliwości, pod wpływem w ogóle złej, demonicznej energii, która zatrzymywała twoje życie. Kiedy Bóg zatrzymał tą energię, raptem wyskoczyłeś jak z procy. Stało się to łatwe. Do nieba łatwo wejść. Wow. Śmierć mi nie straszna. Umrę, pójdę do nieba. Halleluja. Ale numer. Kurczę. Rozumiesz? To cię wystrzeliło. Dlatego łaska jest łatwa, bo ona zatrzymuje człowieka. Ona mówi, zatrzymaj się, wyluzuj. Zatrzymaj się. Ale właśnie tu, w umysłach Bożych ludzi najczęściej zaczynają się schody właśnie. Mówią sobie, wiara każe czynić, a łaska nie czynić. Jak mam żyć? Nie potrafią tego złożyć. Nie potrafią tego sobie zestawić. Efezjan 2:9 mówi, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Ten werset to rozwiązuje, posłuchaj. Tłumaczy on, że nie chodzi tu o niewykonywanie uczynków wiary, ale uczynków poza wiarą, czyli uczynków samosprawiedliwości. Tu chodzi, żeby się nie chlubić, a nie żeby nie robić. W ogóle wiesz, co się stanie, kiedy wyeliminujesz chlubę zrobienia czegokolwiek? Na przykład chlubę ze służby. Wyeliminuj. Zobaczysz, co się stanie. Nikt nie mówi, nie służ. Ale wyeliminuj chlubę. Coś znaczy, bo służę. Nic nie znaczysz. To twój status. Nic nie znaczysz. Gdyby nie Jezus, w ogóle byś nie powstał. Gdyby nie Jezus, to po śmierci, gdybyś powstał z łaski, to po śmierci według prawa poszedłbyś do piekła. Rozumiesz, że w swojej istocie nic nie znaczysz. Tak jak diament, który niczego nie zrobił w swoim życiu. Niczego nie stworzył. Wiecie, jak powstaje diament. Leży przez miliony lat i ulega naciskom gleby. Na początku jest zwykłym węglem. Na początku jest w ogóle roślinką. Roślinka stała się węglem w wyniku milionów lat, a w wyniku kolejnych milionów lat naciski ziemi, ciśnienie, które tam w ogóle powstaje, tworzy z tego węgla diament. Potem się go co? Wydobywa. I okazuje się, że on kosztuje ogromne pieniądze. A on nic nie zrobił. On tam leżał pod wpływem nacisku. Chrześcijanie narzekają na naciski, które mają w świecie. Ciężko mi. Ja mówię, ciężko tobie, czy masz naciski? Bo jak ciężko tobie, to jesteś w grzechu. Jak masz naciski, to jest normalna historia. To znaczy, że niebawem staniesz się diamentem. To znaczy, że niebawem staniesz się diamentem. Bo są naciski. To one wykształtują cię. Ten werset, wracając do tematu, nie mówi o tym, że w łasce się nic nie robi, ale w tym, że pozbawia się własnej chluby. Że przestaje się funkcjonować na zasadach takich, że cokolwiek znaczy. Rozumiesz? Uczynek wiary to zrobienie tego, co w danej sprawie powiedział Bóg. Nic więcej. Ale jest też uczynek samosprawiedliwości. A jest on zrobieniem czegoś, czego w danej sprawie nie powiedział Bóg. Ale posiada się wrodzoną umiejętność czegoś takiego zrobienia i się z tego chlubi. Rozumiesz?
Chlubię się. Mówiłem dziś do was o talentach. Mówiłem o tym, że włożył w was Bóg te rzeczy. Jaka twoja chluba w tym, że się taki urodziłeś? Jaka twoja chluba, że urodziłeś się z takim intelektem? Albo z taką osobowością, albo z takimi umiejętnościami manualnymi. Jaka twoja chluba w tym? Żadna. Nic nie znaczysz. To proste. Wstajesz od rana i uświadamiasz sobie, że nic nie znaczysz. Żyjesz, bo On cię stworzył i stworzył w tobie umiejętności, przez które odnosisz sukcesy. Nie rozważasz o tych rzeczach jako o czymś, co stanowi twoją wartość. To tylko Mateusz, który nie wytrzymał. Ale ja go rozumiem. To wielka łaska jest potrzebna tam na górze. Tam jest łaska wielka potrzebna. Naprawdę, tam potrzeba łaski. Trzeba się modlić. Naprawdę, dzieci są po prostu niesamowite. Samosprawiedliwość to nic innego, jak działanie poza wytycznymi Boga. Bo to są Bóg dając wytyczne. On zawsze będzie takie dawał wytyczne, abyś nie odebrał tam sobie żadnej chwały ani chluby. On będzie cię w tym prowadził. Dlatego to będzie dla ciebie łatwe. Bo kiedy się spinasz, kiedy musisz coś udowodnić sobie albo komuś, Bogu, człowiekowi albo sobie samemu, nieważne, wtedy są największe napięcia życiowe. Kiedy udowadniasz, rozumiesz, jak ci się uda, to mówisz, wow, naprawdę jestem konkretny gość, wyszło mi. Jak ci się nie uda, to łapiesz się za głowę i cierpisz. Kurczę, znowu mi się nie udało. Jestem nieudacznikiem. Tu nie chodzi o to. Nie jesteś ani nieudacznikiem, ani udacznikiem. Rozumiesz? Po prostu ty, jako konstrukcja, rozumiesz, nie posiadasz wartości. Nie jesteś odpowiedzialny za swoje narodzenie. Nie jesteś odpowiedzialny za wzrost. Jezus to fajnie mówi, czy jesteś w stanie w ogóle jeden łokieć do swojego wzrostu dodać, tak jakby było to takie proste, urosnąć pół metra. On mówi, umiesz? Mówi, nie umiesz. Włosów nie umiesz policzyć na głowie swojej. Nie umiesz. On do Abrahama mówi, widzisz gwiazdy? Widzisz, jesteś zdolny je policzyć? Nie. Wiesz, w ogóle, co on pokazuje? On pokazuje, że w ogóle ty, jako konstrukcja, tak? Jesteś nośnikiem, jesteś przeznaczony na to, żeby być nośnikiem. Bóg stworzył człowieka, wiedząc, że najwyżej cenioną rzeczą, jaka może być, jest to, że on będzie nośnikiem Boga, że Bóg się będzie w nim poruszał, że Bóg będzie z nim żył, Bóg będzie z nim w ogóle jadł, Bóg będzie z nim jeździł, kurczę, samochodem, latał samolotem, robił różne rzeczy. To będzie największe szczęście tego człowieka. Ten człowiek będzie z tego wyjmował wszystko. Z drugiej strony ten człowiek będzie absolutnie pozbawiony tego, żeby w ogóle ocenić tą sytuację, która mu w życiu wyszła, jako niesamowity sukces dla siebie i cieszyć się, jaki jestem cudowny, albo jeśli odniósł porażkę, to zastanawianie się nad tym, czemu jestem takim właśnie nieudacznikiem, nędznikiem i nic mi nie wychodzi. Człowiek jest od tego wolny. Jest wolny od chlubienia się i wolny od zamartwiania się. Jego sprawiedliwość, tak, samosprawiedliwość jest w ogóle, przestaje być istotna. Nie ma znaczenia, co myśli sam o sobie nawet. W ogóle nie ma znaczenia. Jeśli myśli powyżej Bożego prawidła, to jest grzech. Jeśli poniżej też. Rozumiesz? Jeśli analizuje inaczej niż mówi prawda Boża, to jest grzech. Czy będzie analizował na tak zwany pozytyw, czy na negatyw? Nie ma żadnego znaczenia. To jest samosprawiedliwość. I to jest ciężkie, ludzie. Tak się ciężko żyje. Niektórym się wydaje, że to jest wolność.
To nie jest wolność. To jest ciężar. Wolność jest wtedy, kiedy ty wiesz, że nie masz się z czego chlubić. Łamane, nie mam się czym martwić. Rozumiesz? Samosprawiedliwość twierdzi, że skoro coś potrafimy, to zawsze należy się nam, zawsze się należy tym posłużyć, ponieważ są to włożone w nas rzeczy Boże. Nie zawsze. Mam je, ale też są poddane prowadzeniu Bożemu. Więc nawet to nie jest w stanie załatwić człowieka, który funkcjonuje realnie w łasce. Nawet jeśli mam to, nawet jeśli już wiem, że to jest od Boga, tak? To w ogóle też jestem w tym wyluzowany, bo nie zawsze będę musiał tego użyć, bo nie w każdym środowisku będzie potrzeba taka. Po prostu sobie żyję z tym darem. Raz go używam, raz go nie używam. Zgodnie z czym? Zgodnie z tym, co mówi Pan. To jest łaska. Nawet jesteś wolny od tego, co włożył w ciebie Bóg. Bóg cię nawet od tego uwalnia. Mówi, tak, włożyłem w ciebie talenty, włożyłem w ciebie pełen jakby komplet możliwości, ale bądź wolny od tego. Nawet nie spinaj się, że musisz wciąż tego używać. Ja ci powiem, tylko słuchaj. Boże, naprawdę? Nawet od tego jestem wolny? Tak. Nawet od tego. Od twojego namaszczenia jesteś wolny. Jesteś wolny od tego. Nie stracisz go. Słuchając Boga, nie stracisz go. Jesteś od niego wolny. Rozumiesz? Nie ma potrzeby, żeby wtedy, kiedy nie jest wytyczną Bożą, żeby go nawet używać. Bo albo samo się użyje. Dzisiaj Agata mówiła tutaj przykład, że nawet w zwykłych rozmowach prorokuje, mówi i tak dalej. Ja to mówiłem, że to się sam używa. Ja robię różne rzeczy, że się same używają. Same. Jest, to jest. Włożyłeś, Panie Boże, niech sobie tam działa ten mechanizm. Łaską jest to, że się nie spinam na tym. Czasami do naszych ludzi, którzy są prorokami, dzwonią czy piszą i nieco to bardzo często. Co ci Pan mówi na mój temat? Bo to jest właśnie choroba w ogóle Kościoła. Co ci Pan mówi na mój temat? Pan mówi na twój temat, żebyś zaczął słuchać Pana. Pan mówi na twój temat. Kiedyś do Kenneta Hagena przyszła taka kobieta z taką kartką, była na takim spotkaniu i tam jakiś prorok do niej przyszedł, czy ona do niego, nie wiem. I ona zapytała, ona z synem była. I on miał słowo do tego syna i te słowo ona spisała. I tam było, zaczynało się to słowo w ten sposób. Bóg przygotował dla ciebie wielkie rzeczy. I ona poszła do Hagena na spotkaniu później i mówi, bracie, chciałabym, żebyś usłyszał, co jakieś słowo prorocze do mojego syna. I ona mu czyta. Pan przygotował dla ciebie wielkie rzeczy. A Hagen mówi, to nie jest Pan. Ale to nie. To nie jest żadne słowo prorocze. Dla wszystkich ludzi, bo na świecie Bóg przygotował wielkie rzeczy. Nie ma ani jednego człowieka takiego. Nie ma ani jednego. Nie ma na świecie ani jednego człowieka, dla którego Pan nie przygotował kompletnego sukcesu życiowego. Nie ma takiego człowieka. Rozumiesz? Ale samosprawiedliwość będzie się domagała tego, żeby słyszeć takie rzeczy. A popyt generuje podaż. Im bardziej ludzie są zablokowani na bliskość z Bogiem i słuchanie Boga, tym bardziej będą szukali, aby ktoś dał im wytyczne. Będą się trzymali tych wytycznych później. Rozumiecie? Więc powstaje masa ludzi dających wytyczne. Trudno się dziwić.
Rozumiecie? Wiecie, dlaczego jest tak rozwinięty na przykład system klerykalizmu w Kościele katolickim? Bo jest taka potrzeba. Oni są odpowiedzią na potrzebę ludzi. Ludzie mają taką potrzebę. Potrzebują mieć osobistego kapłana, osobistą spowiedź, osobistego Jezusa w opłatku. Wszystko działa, wszystko pracuje, wszyscy są zadowoleni. Samo sprawiedliwość. Rozumiesz? Samo sprawiedliwość nie pojmuje, że nawet to, co dostaliśmy od Boga, jak powiedziałem, jest do używania tylko w tym zakresie, w jakim danej sytuacji Bóg określa coś w swojej wytycznej. Nawet wtedy, w tym, tego się trzeba trzymać. Piosenkarz, gwiazdor jakiś, nie wiem, jak gwiazda muzyki, to nie jest człowiek, który ma w ogóle wspaniały głos, który jest genialny muzycznie. To nie jest tak, że ten człowiek wstaje od rana i mówi, dzisiaj wszystkim coś zaśpiewam. Jestem gwiazdą, mam 1000 złotych płyt, tak? Idę po prostu śpiewam, muszę śpiewać. Jak nie będę śpiewał, to ja zginę. To jest nieprawda, nie musisz śpiewać, on nie musi śpiewać. W ogóle nie musi śpiewać. On śpiewa. On śpiewa w jakichś okolicznościach. Rozumiesz, o co chodzi? Poeta robi poezję w jakichś okolicznościach. Pisarz pisze w jakichś okolicznościach. Żaden normalny pisarz, który pisze, nie wiem, jakieś... Nie wiem, jakieś, on się nie porusza w tym słowotwórstwie. Rozumiesz, o co chodzi? On nie opowiada o tych rzeczach w ten sposób. Żaden rzemieślnik, który ma trochę w głowie, nie wiem, ślusarz, który idzie do pracy po prostu i na tokarce coś tam, kurczę, robi, bo trzeba, no nie, nie ma w domu tokarki. Ani nie ma, nie spędza, dzisiaj jest weekend, jestem najarany na tokarkę, rozumiesz, o co chodzi? Albo idę dzisiaj coś wytoczę, pokazuję, wytoczyć coś panu? Rozumiesz, o co chodzi? Coś bym wytoczył. Nie, to jest w ogóle... Rzemieślnik idzie do pracy, toczy, wychodzi z pracy, przestaje toczyć. Rozumiesz, o co chodzi? Bardzo proste. Ma taki talent. Wielu ludzi bożych uważa, że jak coś odkryli w swoim życiu, to teraz są zobligowani, żeby non-stop tego używać, bo to im ucieknie, zgaśnie, coś im się stanie. Nic im się nie stanie. Nic. Nic im się nie stanie. Jak ścielisz łóżko, to ściel łóżko. Jak podłogę zamiatasz, to zamiataj podłogę. Niech tam będzie wszystko z ciebie w tym zamiataniu podłogi. Bo cokolwiek czynisz, czyń jak dla Pana. I błagam cię, nie planuj w tym czasie twoich przyszłych sukcesów w służbie. Skup się na szczocie, a odniesiesz błogosławieństwo Pańskie. Będziesz miał błogosławieństwo Pańskie, odniesiesz sukces. Sprzątnij tą podłogę jak dla Pana. W trakcie nie módl się innymi językami. Rozumiesz? Tak, ja na początku, jak ludzie zaczynają wchodzić w chrześcijaństwo, to jak tego uczę, idź się módl wszędzie, innymi językami wszędzie, bo oni potrzebują diametralnego strzału w mózg. Rozumiesz? W mózg. Nie trzeba im władować coś w mózg. To jest taki pierwszy strzał, pierwsze tchnienie. Rozumiesz? Ale później zamiatasz, to zamiataj. A nie łącz to w takie rzeczy, bo potem, aha, podczas tego zamiatania sobie 3 razy w ogóle śpiewałem pieśń uwielbienia, modliłem się w innych językach, mam wypełniony element duchowy. Wiesz, co to jest? Samosprawiedliwość. Chlubisz się teraz, zamiast skupić się na szczocie, bo Pan powiedział, cokolwiek czynicie, tam jest liczba pojedyncza, cokolwiek czynicie. Rozumiesz, to jest liczba pojedyncza. Czyńcie jak dla Pana. Bądźcie uważni na tym. Nie wybiegajcie w tym czasie myślami gdzieś daleko. Nie twórzcie czegoś. Po co? Myślisz, że coś stracisz? Rozumiecie, że większość z nas jest przyzwyczajona do tego właśnie. Większość z nas. Czy coś jest łaską, czy samosprawiedliwością definiuje fakt istnienia lub nieistnienia lęku? Jeśli funkcjonujemy w łasce, nie boimy się w ogóle. Jeśli w samosprawiedliwości przychodzą mniejsze lub większe lęki, zawsze i do każdego. Ponieważ gdy korzystasz z łaski, nie boisz się, w samosprawiedliwości boisz.
Rozumiesz? Zawsze tak było, jest i będzie. Widzisz, to jest kwestia, na kim się opierasz. Działając w łasce, opierasz się na wszechmocnym. Rozumiesz? Na wszechmocnym. Na nieułomnym. Działając w samosprawiedliwości, opierasz się na ułomnym. Musisz wziąć pod uwagę, że coś nie wyjdzie. Ponieważ ty, rozumiesz, ty jesteś filarem tego zjawiska. A jesteś ułomnym człowiekiem. Mówiliśmy, to łaska jest dla ułomnych, że wszyscy ułomni. Rozumiesz, o co chodzi? Czyli ułomny, możliwy do złamania. Rozumiesz? A o Mesjaszu było powiedziane, żadna kość jego nie będzie złamana. On nie był ułomny. Rozumiecie, o co chodzi? To jest bardzo ważne. Żadna kość nie będzie złamana, reszta ułomna. Teraz on umiera za tych ułomnych, daje im możliwości, tak? I teraz ten człowiek ułomny przyjmuje te możliwości, halleluja, idę do nieba, po czym buduje swoje życie w oparciu o swoją ułomność. Po co? I boi się. I mówi, wykonuje dzieło pańskie, ale się trochę boję. Nie wykonujesz dzieła pańskiego. Wykonując dzieło pańskie, nie boisz się. Bo masz z tyłu głowy bardzo prostą, bardzo silną informację, że to się opiera na wszechmocnym, co robisz. Na wszechmocnym. Ja mam swoją część przymierza, jak Agata dziś mówiła, i Bóg ma swoją część przymierza. On nie wchrzania się w moją, a ja w jego. To się nazywa przymierze. Wspólnota. Umowa, jak kto woli. Rozumiecie, o co chodzi? Umowa. Tak się umówiliśmy z Bogiem. Bóg odpowiada za swoje, ja za swoje. Bóg mówi do mnie, ty zajmij się wierzeniem, ja zajmę się uwalnianiem łaski. Zapoznaj się z tą łaską, zobacz jak to idzie, zobacz, że to jest lekkie. Zobacz, że to jest, że to nie ma na sobie żadnego takiego życiowego obciążenia. I tak jak mówiłem w zeszłym tygodniu, mentalność samej sprawiedliwości to jest muszę się przebić, bo ja się muszę, ja się przebijam. Ale przez co się przebijasz? Bo jak będziesz się przebijał w łasce przez działania diabelskie, gwarantuję ci, że nie będziesz się bał i nie będzie to dla ciebie ciężkie. Rozumiesz, o co chodzi? To nie będzie ciężkie. To nie będzie ciężkie. Na tym filmie, jak ten adwokat usługuje, znaczy usługuje, nie usługuje, tylko jak to się mówi. Pracuje. Jak ten adwokat pracuje w ogóle w sądzie, ja w ogóle się patrzyłem na niego i mówię, Boże, kochany, z jakim on na luzie to robił. On na luzie to robił, nie? Na totalnym luzie. Dlaczego on to robił na luzie? Dlatego, że on wiedział, że jest to słuszna sprawa, a dwa, był niesamowicie pewny siebie. On mówi tak, tam jest taka ciekawa rzecz, mówi, ktoś go tam pyta, a dlaczego zostałeś adwokatem? On mówi, powiem ci dlaczego. Byłem człowiekiem, który ciężko pracował i dbał o swoją rodzinę, żona, dwoje dzieci. Kiedyś moja żona zapragnęła mieć większe mieszkanie i powiedziałem dobrze i pracowałem jeszcze więcej. I zarobiłem tyle pieniędzy, żeby móc pojechać do dużego miasta i wynająć tam mieszkanie. A on był w ogóle czarny. Ten adwokat jest czarny, nie? Mówi, pojechaliśmy tam, spakowaliśmy wszystko, cały dobytek nasz. Wziąłem dwoje dzieci, wziąłem żonę, pojechaliśmy do tego miasta. Byliśmy umówieni, że facet wynajmuje nam mieszkanie. Pojechaliśmy tam, ale on zobaczył, że jestem czarny. Stanąłem przed nim, mówię, właśnie umówiłem się z panem. On mówi, już nie ma mieszkań tutaj dla pana. Mówię, jak to nie ma? Przecież się umawialiśmy przez telefon. Nie ma mieszkań już. Tamten był rasistą. I ten mecenas mówi, wiesz, co wtedy zrobiłem? Postanowiłem skończyć prawo. Skończyłem prawo. Trwało to kilka lat. Założyłem własną kancelarię. I pierwsze, co zrobiłem, to go pozwałem. Pozwałem go. I wygrałem sprawę. Rozumiesz? Dlaczego? Dlatego, że poszedł po linii, która
Wydawałoby się, że ona jest ciężka. Ale on poszedł po linii, która była prawdziwa i zrobił to z lekkością. On mówi, zobacz, skończyłem prawo. Miał w sobie pewną ideę, pewien kierunek. I co zrobił? On go potem pozwał. Widzisz, w łasce funkcjonując, nabierasz siły, żeby demolować wroga. Czasami to trwa, zanim się do tego przyzwyczaisz. Człowiek jest przyzwyczajony do walki. Mógł się na niego rzucić z rękami, mógł powiedzieć, jak śmiesz, czemu to robisz, rozumiesz? Wziąć go za mordę, kurczę i tak dalej. On powiedział, nie, 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 skończę prawo, założę kancelarię. To w jego sercu musiało powstać. I cię pozwę. Łaska wymaga wiary, a sprawiedliwość nie, samo sprawiedliwość nie wymaga wiary. Tu nie trzeba wierzyć. Idę siłą rozpędu. Gdy wierzysz, to nie drżysz. Gdy działasz sam, to jest to dla twojego umysłu jak totolotek. Uda się, nie uda się. Rozumiesz? Uda się, nie uda. Łaska jest łatwa, bo jest lekka. To jest zawsze lekkie. Nie ma tam lęku. Nie ma tam spiny. Pozornie łaska jest niefrasobliwa, ale fakty są takie, że to ona po prostu nie męczy człowieka. To nie jest tak, że ona jest olewcza. Ona nie, chodzi o to, że ona nie męczy. Są rzeczy, które nie męczą. Spójrz na swoje życie. Są rzeczy, które nie męczą i rzeczy, które męczą. Człowiek jest zmęczony po nich. Zmęczony. Normalnie żyjąc w łasce, ty możesz być jedynie zmęczony fizycznie. Nigdy nie będziesz zmęczony psychicznie, nigdy nie będziesz podociskany. Rozumiesz? Będziesz miał słodycz w sobie, słodycz życia, kładąc się spać i wstając rano. Widzisz, chodząc w łasce, może, nie wiem, każdy wulkan przy tobie wybuchnąć. Rozumiesz? Może wojna się stać. A ty będziesz na wczasy jechał w tym czasie. Rozumiesz to? Ludzie będą uciekać, a ty będziesz jechał na wczasy. Ludzie będą mówili, w Polsce będzie wojna. Bardzo możliwe. Zróbmy pozwolenia na broń i jedźmy na wczasy. Róbmy swoje. Ostatnio mi Tadzio przysłał zdjęcie. Ja mówię, co to jest za zdjęcie? Szafa na broń. Bo trzeba ją w szafie trzymać. Już szafę kupił. Robi pozwolenie na broń. Zaraz będzie broń kupował. Rozumiesz? A dalej żyjesz, służysz i jedziesz na wczasy. Czemu? Po co cię wojna? Jesteś w łasce. Co cię to obchodzi? Wiesz, co ci powiem, gdyby była wojna, co się stanie? Zarobimy jeszcze na tym. Zarobimy na tej wojnie. Przyprowadzimy dużo więcej ludzi do Jezusa. Uratujemy ludzi od nich samych. Nie rozumiem, gdzie problem z tą wojną. Wyjdziemy po tej wojnie więksi, silniejsi i bogatsi. Nie rozumiem, gdzie leży problem. Panie, ponieważ co? Pan powiedział, nie dziwcie się, że będą wojny. Czemu się dziwicie? I to słowo nie dziwcie się, to jest w ogóle ciekawe słowo, nie? Bo to słowo nie dziwcie się, to nie dotyczy takiego właśnie zdziwienia o wojna, nie? Tylko te nie dziwcie się, to jest słowo, kiedy następuje taki nagły przestrach przed czymś, tak jakby to cię wystraszy, bum, no nie? I ty jesteś, wiesz, wszystko się w tobie poruszyło i ty zdziwiony jesteś, że ktoś na ciebie z boku wyskoczył, wiesz, o co chodzi? A Bóg mówi, ale nie dziwcie się wojną. Czemu nie dziwcie się wojną? Czemu on w ogóle, czemu on nie straszy tych ludzi? Bo mówi, nie będziecie sobie musieli sami poradzić. No.
Pamiętajcie o tym, to jest bardzo ważne dla was. Rozumiecie? Funkcjonując w łasce, śpiewasz wewnętrznie, mimo że ciało cierpi. Pamiętam, jak moje ciało cierpiało, a ja śpiewałem, miałem w sobie muzykę. Tylko muzykę. Cierpiałem. Po którymś razie, jak człowiek już nie mógł mi trafić w tętnicę, nie wiem, ile razy tam próbował mi trafić, 7, 8. Powiedziałem mu, że może trafi pan nareszcie. On mówi, staram się. Staram się trafić w tętnicę. Nie? W pachwinie. 20-centymetrowym drutem. Rozumiesz? Ciało cierpiało, w głowie była muzyka. Łaska jest jak świeży powiew, jak odpoczynek w ciężkim dniu, jak niespodziewany prezent. Taka jest łaska. Ale trzeba ją wciąż wybierać. Łaskę się wybiera. Trzeba wciąż zwracać na nią swoje myśli, bo diabeł będzie odwracał twoje myśli ku samosprawiedliwości, ku temu, abyś się spinał, abyś nie wierzył, abyś się opierał na tym, co widzisz, abyś drżał. Posłuchaj mnie, proszę cię, zrozum to dogłębnie. Każdy twój lęk, proszę, zrozum, każdy twój lęk jest lub był zasadzony na samosprawiedliwości. O cokolwiek byś się bał, o kogokolwiek byś się bał. Jeśli ktoś z was bał się, że umrę, to znaczy, że opierałeś się na samosprawiedliwości, bo wiesz, co ty miałeś w głowie, że ty mnie możesz uratować. I teraz co się stanie, jak ty mnie nie uratujesz? Rozumiesz? To powodowało lęk. Tak jest ze wszystkim. Ze sprawą wychowania dzieci. Z każdą inną rzeczą. Nie usprawiedliwiaj lęków. Żadnych. Nie mów do siebie o tym, że one mają sens. Że to właśnie nie usprawiedliwiaj tego. Nie nadawaj temu żadnej... Zawsze powiedz... Nie, to z mojej samosprawiedliwości wyniknęło. Bo ja sobie wyobrażałem, że ja muszę coś zmienić w tej sprawie, a jeśli nie uda mi się, to zostanie tutaj w ogóle jakaś pożoga po tym wszystkim. I to boli, to jest ciężkie. Rozumiesz? Ciężkie. I to cię oskarża później. Bo jak coś nie wyjdzie w takiej sytuacji, to coś cię będzie oskarżać. Twoja samosprawiedliwość cię oskarży. Oskarży cię. Ja nie twierdzę, że ty nie wyjdziesz z tego. Ja twierdzę, że to cię oskarży. Twierdzę, że będziesz musiał wojnę stoczyć z tym później. Czy mogłem coś jeszcze zrobić? Ja nieraz słucham ludzi, ktoś tam głosił Jezus, czy mogłem coś jeszcze zrobić dla tego człowieka, on nie przyjął. Ja mówię, nic nie mogłeś zrobić. No ale, bo może to, może... Ja mówię, nie, może to w ogóle daj spokój. W ogóle nie, zobacz, Jezus nigdy nie miał dylematu, nie miał dylematów. To nie był dylemat. Nie chcieli słuchać, to nie słuchajcie. Chcecie, odejdźcie. To powiedział, niefrasobliwość. Żadna niefrasobliwość. On wiedział, że jest człowiekiem. Słuchaj, i Jezus wiedział, że jest człowiekiem. Wiedział, że, tak jak Agata dziś powiedziała, on nie przyprowadzi ludzi do czegoś. Ja mogę, ja bym powiedział jeszcze inaczej, ja jestem w stanie komuś ogłosić Ewangelię. Ja nawet uważam, że ja nie mam władzy żadnej nad tym, czy ktoś przyjmie Jezusa, czy nie przyjmie. Ja nie wiem. Nie wiem tego. Nie mam mandatu. Ja Biblię czytam 20 lat, nie mam mandatu do tego. Ja do pewnych rzeczy mam mandat. Mam mandat do pewnych rzeczy, a do pewnych nie mam.
Jestem w stanie powiedzieć na przykład, przyjdź do mnie, położę na ciebie ręce, będziesz uzdrowiony na pewno, zawsze będzie uzdrowiony. W tej chwili, kiedy kładę na niego ręce z tego człowieka, z niego, by go podłączyli teraz pod aparaturę, kiedy na niego kładę swoje ręce, jest uzdrowiony. A ja nie wiem, co będzie za 30 sekund, no to ja nie wiem. Ale ja nie mogę powiedzieć, przyjdź do mnie, ja cię przyprowadzę do Jezusa. Ja nie mam mandatu do tego. Nie mam. Nie dostałem. Nikt nie dostał. Łaska ocenia rzeczy na podstawie wiary. Samą sprawiedliwość na podstawie tego, co widzi i odczuwa. I na tym odcinku samą sprawiedliwość zaczyna zaradzać. Widzi coś, odczuwa coś i chce temu zaradzić w swoim życiu lub czyimś. Widzi, czuje i chce zaradzić. Widzi, czuje, chce zaradzić. Tak działa samo sprawiedliwość. Widzi, czuje, chce zaradzić. Łaska. Ona będzie zawsze opierała się na tym, w co się wierzy. Ona będzie zawsze na słowie się opierała. Ona będzie właśnie powie, okej, nie mogę tego zrobić, ale Słowo Boże mówi tak, tak i tak. Co będę robił? Będę wierzył w to Słowo i ogłaszał to Słowo. Tak będę żył w sprawach własnych i w sprawach czyichś. Co będzie dla mnie jakie? Lekkie. Lekkie to będzie. Samo sprawiedliwość ciągle pracuje. Nie ma szabatu. Szabat był nakazem. To było prawo. Czy ktoś mordował? Czy od piątku do 16, od 16 do niedzieli do 16 szedł do pracy, co miało być? Ukamienowanie. Ktoś tam miał właśnie, początki były piękne szabatu. Poszedł jeden chrust zbierać. Człowieku, przychodzą, rozumiesz, to było za grube dla 70, którzy byli sędziami podrzędnymi. Przyszli do Mojżesza centralnie, bo to Mojżesz przyniósł tablicę. I mówią, Mojżeszu, bo tutaj on poszedł zbierać chrust. Złapaliśmy go na zbieraniu chrustu. A już po 16 jest. W piątek. Co zrobić? Wytyczna. Mojżesz idzie słuchać Pana. Wraca z informacją od Pana. Pierwsi w rzędzie ustaną rodzice. Z kamieniami w rękach. Za nimi starsi izraelscy. Chrust zbierał. Albo trzeba to wyrwać z Biblii, tą stronę, która tam jest, która to opisuje, albo trzeba uznać to za informację proroczą. Szabat miał taką samą wagę, jak niezabijanie, nieokradanie innych, niecudzołożenie i tak dalej, i tak dalej. Nie czczenie innych bóstw. Bóg powiedział, dla mnie nie ma znaczenia, czy czcisz bałwany, czy w ogóle w piątek od 16 do niedzieli, tam do 16, nie wiem, które, czy tam, nie, do soboty do 16, czy ty tam pracujesz. Dla mnie nie ma znaczenia, albo czcisz bałwany, kamienowanie. Okradłeś kogoś, kamienowanie. Zamordowałeś, kamienowanie. Pracowałeś w piątek po 16, kamienowanie. Czemu? Bo to było to samo prawo. To jest to samo prawo. Samo sprawiedliwość jest wynikiem funkcjonowania w prawie. Ona nigdy nie odpoczywa. Ona nie ma szabatu. Szabat był nakazem. Nieraz powtarzam to, że to szabat uratował Izrael, a nie Izrael zachował szabat. Rozumiecie? To szabaty uratowały Izrael. Że ci ludzie bez względu na to, czy to była okupacja, czy to były ciężkie dni, czy to były w ogóle dni najlepszego stanu Izraela, piątek, 16, koniec. Rozumiecie? Koniec. Ja to pierwszy raz zobaczyłem, kurczę, że winda w wieżowcu na każdym piętrze się zatrzymuje od piątku, od 16 do niedzieli do 16. Mówię, co jest grane? Wsiadam do windy na 11 piętro, mieliśmy jechać przy ciebie. Pyk, pyk. Bo co? Bo oni naciskają guzików. Przecież szabat. To się winda na każdym piętrze zatrzymuje. Ja mówię, nie. No, w ogóle rozumiem, wersja szabatowa jest windy.
Żeby Żyd nie musiał, żeby że on nie, on jest, jeżeli on jest ortodoksem, żeby on nie łamał szabatu. Oczywiście to dochodzi do systemu absurdu, bo to nie o to, rozumiecie, religia jest w stanie w ogóle zrobić hybrydę z każdej rzeczy. Chodzi o proroczy przekaz. Łaska będzie odpoczywać. To jest element odpoczynku, rozumiecie? Chrystus za nas umarł. 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 Rozumiecie? Kompletnie umarł. Nie to, że się spracował, że się rozchorował, że umarł. Po co? Dlaczego po całości dał sobie pozamiatać? Żebyś mógł odpoczywać. Rozumiesz? Odpoczywać. Zasady są proste. Dzieciom ma być lepiej niż rodzicom i tak do końca dni. Rozumiesz? Dzieciom ma być lepiej niż rodzicom. To jest wmontowane już na poziomie natury ludzkiej. Jezus mówi, umarłem za was na krzyżu, abyście mogli żyć w odpocznieniu ustawicznym. A samo sprawiedliwość będzie ciągle spracowana, ciągle będzie zajechana jak koń szmaciarza, rozumiesz? Non stop. Samo sprawiedliwość jest napięta, przewrażliwiona, wciąż czuwająca i zmęczona. Rozumiesz? Zobacz te takie cechy. Przewrażliwienie, ciągłe zmęczenie, ciągłe napięcie. Jeśli te rzeczy towarzyszą twojemu życiu, to ma źródło w samosprawiedliwości. Ciągle chodzisz napięty, ciągle czuwasz. Rozumiesz, o co chodzi? Jesteś w tych stanach, samosprawiedliwość. Wielu ludzi nie odpoczywa nawet jak śpią. Nigdy nie odpoczywają. Ich głowy nie odpoczywają. Rozumiesz? Ciało się położyło, tak jak on wstaje. Z tymi myślami zasnął, z tymi wstał. Ja wstaję rano, stawiam sobie nogi na ziemi i dotykam głową, mam parapet blisko do takiej twardej krawędzi parapetu. I wiesz, co robię? Czuję krawędź. Ktoś pyta, co robisz? Czuję krawędź. Czy to jest chore? Nie wiem. Rób, co chcesz, a ja czuję krawędź rano. Rozumiesz? Wstaję w skupieniu. Po prostu. Co wtedy robię? Nic. Rozumiesz? Czuję chłód podłogi, potem pod nogami, kiedy sobie wychodzę. Czuję to. Siadam sobie na sedesie i przyglądam się na moje płytki, które mam, gdzie się łączą. Przejeżdżam po nich wzrokiem. Tylko to mam w głowie, jak przejechać przez te płytki. Bo, rozumiesz? To są bardzo... Wielu z was instynktownie pewne rzeczy robi. Może się dziwiliście, że je robicie. Chodzi o to, że Bóg do ciebie mówi. To jest ten kierunek. Nie bój się tego. Wiesz, czego unikaj. Że siedzisz na tej toalecie i zastanawiasz się nad swoją przyszłością. Rozumiesz? W ogóle co robisz? Siedzisz na toalecie i myślisz, co będzie w przyszłości. Gówno cię to obchodzi. Poetycko mówiąc. Przewrażliwienie. Tego typu wszystkie rzeczy, rozumiesz? Puk, ciągle coś, wiesz, o co chodzi? Rozproszenie uwagi. Gdyż zrozumiemy, że łaska jest łatwa, to nie będziemy jej mylić z ciągłym jakby ciężarem. Łatwe coś jest albo niełatwe, lekkie albo ciężkie. Rozumiesz? Zaczniemy jej szukać nie w trudach i staraniach, ale w prostym zaufaniu Bogu. Boże, Ty tak powiedziałeś. Co pójdę? Odpocznę. Ty tak powiedziałeś. Ja teraz po Tobie powtarzam. Proklamuję to do swojego życia. Ty tak powiedziałeś. Ufam Ci. Kiedy przyjdzie mi do głowy myśl jakaś przeciwna temu,
Tak? Uznam ją za grzeszną. Jeśli przyjdzie mi myśl podważająca to i mówiąca, zajmij się tą sprawą, Artur, dogłębnie. Zmęcz się nią, włóż wszelką siłę, którą masz. To muszę to uznać za grzech. Obiecaj sam sobie, że zdecydujesz się na weryfikację tego, co przeżywasz. W ogóle obiecaj sobie to teraz, że ty zweryfikujesz to, co przeżywasz. Że oddzielisz rzeczy ciężkie od rzeczy lekkich, że nazwiesz rzeczy ciężkie samosprawiedliwością, a rzeczy lekkie łaską, że nazwiesz te rzeczy, że przestaniesz w ogóle oszukiwać sam siebie i mówić, kurczę, ja się muszę przez to poprzebijać, muszę to zachować, muszę to zrobić. Wiecie, dlaczego ja wam o tym mówię? Bo ja w ogóle byłem mistrzem w tych rzeczach. Mistrzem. Moja żona jest świadkiem. Ja po prostu... Dla mnie, jak była jakaś przeszkoda w życiu, nie? To ja pół zdrowia bym stracił, żeby tą przeszkodę przejść. Ja nie umiałem kosztów liczyć. Ja jeszcze do niedawna nie potrafiłem dokładnie policzyć kosztów wszelkich. Rozumiecie? Szło mi to lepiej z roku na rok, ale ten ostatni okres, to był taki okres, że tak powiem, chyba skończenia pewnych studiów w tym temacie. Jak się zakończyła moja edukacja, prawie zahaczyłem o śmierć, żebym tylko zrozumiał, że nie opłaca się pewnych przeszkód przechodzić w ogóle. W ogóle tak, bo to nie ma po co. A ja byłem mistrzem przebicia. Dla mnie nie było muru, którego ja nie przebiję. Jak nie taką metodą, to taką. To muszę przebić. I co robiłem później? Przebiłem się. A ludzie bili brawo. Przebiłeś się. Rozumiesz? Ja mówię, okej. Moja samoakceptacja, kurczę, rozumiesz, bardzo wysoko się rozwinęła. Ja się muszę przebić. Ludzie zazdrościli mi. Ty się przebijesz. Ja nie mam takiej siły. To jest moja siła. Ja ją dostałem od Boga. Ja mam coś takiego w sobie. Od urodzenia to mam. Agata wie, że to mam. I ja to mam. Ja mam taką siłę. Tylko o co chodzi? To jest ta umiejętność, ten dar Boży, który ma być używany zgodnie z Bożym prowadzeniem. A ja używałem tego daru na swój sposób, jak chciałem. Rozumiesz? To w ogóle było... Taki jestem, po prostu ja sobie tego będę używał wszem i wobec. Mojej własnej siły będę używał. Teraz tak nie robię. Teraz... Zrobię coś po prostu. Ugotowałem. Tak, 20 parę lat nie jadłem kury. Tak, z pazurkami. Sara od urodzenia pierwszy raz widziała pazurek kurzy. I ona mówi, co to jest? Ja mówię, kura ma takie stopy. A ona mówi, nie, przecież to wygląda jak pazur raptora, mówi, kurczę, z Jurajskiego Parku. Ja mówię, no to jest kura. Ja poszedłem na rynek kupić kurę. Na rynek chodzę. Chodzę jak, trudno, nie będę mówił, kto takiego ma. Nie znacie, takiego mam sąsiada po prostu. Nigdy nie chciałem wyglądać jak ten sąsiad. To było jedna z takich rzeczy. Nie, to do tego nie dojdzie, Panie Boże, w moim życiu. Czym? Torebeczką? Jak pisze? Torebeczkę? Wiesz, różne. Pomarańczowa, w kropki, różne mam. Taka... Nie ma kółek. Ja myślę sobie na dzisiaj, że temat kółek tego wózka, to nie przydarzy mi się, ale to na razie myślę, że to... Ale o co chodzi? Chodzi o to, że przy całej mojej... Może właśnie w ten sposób. Przy całej mojej sile i przy tym, co mam w sobie,
Ja absolutnie i kompletnie nabrałem do tego dystansu. Kompletnie. Ja wczoraj wyszedłem z Biedronki, wczoraj czy już nie pamiętam, wczoraj chyba wychodzi. No powiem. I chciało mi się siku strasznie, więc ja sikam tam, gdzie mi się chce siku. Tam idę sobie za jakiś samochód, ja sikam, no bo chce mi się siku, no to sikam po prostu, nie? Ale miałem takie dwie siatki w ręku, kurczę, i trzymam tu jedną siatkę, drugą się mówię, jak tu sikać? Mówię, kurczę, cholera, dobra, wezmę, a jest śnieg tam u nas leżał, mokro, bo my tak nie postawię tych siatek, bo się zamoczą. Mówię, kurczę, no nie postawię ich, to tutaj do jednej ręki przykładam, rozpinam rozponek, zaczynam sikać, nasikałem w tą siatkę. Słowo honoru, przyszedłem do domu, mówię, do gady, cholera, nasikałem tę siatkę taka. Agata mówi, a ta w ogóle tak patrzy, nie, to w ogóle to w twoim stylu mówię, nic dziwnego. Chodzi o to, że ja mam do tego dystans. Chodzi o co mi chodzi. To nie uwłacza mojej sile i moim umiejętnościom, nie? Rozumiecie, o co chodzi? Chodzi o to, że to jest w ogóle coś, co w żaden sposób jakby... Rozwijać to rozwija, ale generalnie dobre strony to ma. Natomiast to jest dla mnie lekkie. W ogóle bardzo lekka sprawa taka, nie? Nie, ono niczym w żaden sposób mnie nie niszczy, wiecie, o co chodzi, czy jak nie dyskredytuje i tak dalej, i tak dalej. To jest życie własne. To nie udało ci się coś. No nie udało się nasikać prosto, poszło po siatce. Rozumiesz, o co chodzi? W porządku. Świat się nie zawalił. Siatki poszły do prania. Rozumiesz? Koniec. Finito. No to. Dlatego patrz na to, co jest dla ciebie, co jest lekkie. Lekkie rzeczy. Lekkie. Doświadczenie lekkie. Ciężkie, zawsze samosprawiedliwość. Nie wyszło mi. Nie udało mi się. Jestem wściekły na to. Gdy widzisz, że twoje życie polega w zasadzie na tym, że walczysz, przepychasz się, męczysz się, to znaczy, że nie korzystasz z łaski w pełni. To po prostu jest taka informacja dla ciebie. Dla ciebie. Dla samego ciebie, nie dla innych. Ty nie musisz tutaj wszech i wobec o tym opowiadać. Samemu to sobie weryfikujesz. Siadasz sobie, myślisz, Boże, rzeczywiście, kurczę, cholera, ciężko jest. Tak jakbym miał ciężki plecak z kamieniami na plecach. Idę, no przebijam się, bo ta moja siła, którą mi dałeś, ona do tego służy. No tak, przebiłem się znowu, kolejny mur. Kiedyś miałem takie wyznanie, że przeskakuję każdy mur. A teraz mam takie wyznanie, mówię, Boże, pokaż mi, tak, czy ten mur należy przeskoczyć w ogóle. Czy to w ogóle, no po co może, ja może nie przeskakuję się tego muru. A może w ogóle to nie jest warte, bo ja włożę taką energię w przebicie się, a za tym murem odzyskam tylko 30% tej energii. Po co mi to? Po co mi to? Stracę 70%, zyskam 30%. Kurczę, ja jestem na minusie. Na energetycznym minusie. Po co ja mam być na energetycznym minusie? Nie do tego mnie Bóg tutaj w ogóle na tej ziemi postawił. Że ja mam mieć odebrane, kurczę, szczęście, zadowolenie, dlatego że ja mur przebiłem. Co ja sobie zrobię? Plakietkę przybiję na ścianie? Rozumiesz? Zdobyłem kolejną górę. Kurczę, nie, rozumiesz mnie? Wszedł człowiek na Mount Everest, dostał jakąś plakietkę. Byłem na Mount Everestie, w ogóle wszedłem na Mount Everest. Jakie to ma znaczenie, że on wszedł na Mount Everest? No w ogóle jakie? To dalej będzie plakietka, puchar, informacja. W ogóle wiesz, o co chodzi. Jeśli będzie tym żył dalej, a żyje, rozumiesz, to przecież to go będzie miażdżyć. Krok po kroku nikt się nie będzie tym interesował. Jego dzieci nie będą się interesowały, wnuki, inni ludzie, rozumiesz? Na ulicy jego nic nie będzie, nie będzie miał wypisane na twarzy to. Nic do niczego to nie doprowadzi specjalnie. Byłem na Mount Everest. Zdobyłem górę. Gdy jest ciężko, to żyjesz o własnych siłach. To powiem, jak rozróżnić to, co jest z Boga, a co nie jest z Boga? Jak ci ciężko w życiu, to nie z Boga. Rozumiesz mnie? Jak ci ciężko, to coś nie z Boga. Coś nie z Boga albo w tobie, albo w tej strukturze, którą przeżywasz. Gdzieś coś nie tak działa. Gdzieś jest coś nie z Boga.
Albo ty masz w sobie coś nie z Boga, rozumiesz, że przeżywasz proste drogi pańskie z trudnością, kurczę, jesteś zażynany na nich, rozumiesz, o co chodzi, muszę iść do kościoła. Jestem załamany tym faktem. Że ja w ogóle, jak to naprawdę, muszę, dobrze Boże, pójdę. A muszę oddawać dziesięcinę, muszę. Oddam. Odmówię sobie tego, listę sobie zrobię. Odmawiam sobie tego. Widzisz, czego sobie odmawiam? Żeby Ceroński sobie mógł pierścionki kupić. A co robię? Tego sobie odmówiłem. Rozumiesz? Jestem bohaterem. Ty rozumiesz? Bohaterem jestem. Bo ja muszę. Nie, nie musisz. Jak ci ciężko, to nie chodź. Ostatnio rozmawiałem z człowiekiem, że jak mi tak mi ciężko chodzić do kościoła, nie chodź. Nie chodź do kościoła. Mówię, przyjdź do kościoła, jak ci będzie lekko. Kiedy cię zobaczę w tym kościele, rozumiem, na razie nie przyszedł jeszcze. Rozumiesz, jakiegoś czasu. Ja mówię, zobaczę cię w kościele, powiem lekko, pomacham ci. Widzę ci lekko, ziomek. Tylko wiesz, o co chodzi. Łaski dotykasz. Zacznij szukać prostej drogi ufania Bogu. Zobaczysz, to jest mega istotne. W ogóle zaufanie, gdzie, jak teraz miałem tą sytuację moją, ja ufałem. Ufałem Kościołowi, wiecie? Ufałem w modlitwy. Ufałem w to, że ludzie się o mnie modlą. Ufałem. Po prostu ufałem. Nie? Ufałem w wasze działania. Ufałem w to, jak wstawiennicy walczą. Po prostu w to ufałem. I ja w tym wszystkim, mimo bólu, mimo innych rzeczy, ale ja odpoczywałem w tej łasce. Ja w tym odpoczywałem. Ja naprawdę nie walczyłem o swoje życie, rozumiecie mnie? To dziwnie zabrzmi. Tylko chodzi o to, że to jest wielka różnica ufać, a walczyć. To czasami się wymiennie używa. Trzeba walczyć. Nie. Nie chodzi o to. To nie chodzi o to, że się poddaje śmierci, że nie. Ufasz w słowo. Ty wiesz, jak będzie. Jesteś pogodzony ze wszystkim, a wiesz, jak będzie. To ci daje lekkość. Taką rzecz, jak już trochę zacząłem dochodzić do siebie, zapisałem sobie, że przygotowywuj swoje dzieci na swoją śmierć, lecz ucz je w tym samym czasie walczyć o twoje życie. Rozumiesz? To da też im wolność. To też je uwolni. Twoje dzieci, duchowe czy fizyczne. Rozumiesz? Bo dzieci muszą być gotowe na śmierć rodziców. Rodzice nie mają obowiązku być gotowymi na śmierć dzieci, ale dzieci mają obowiązek być gotowe na śmierć rodziców. Ale jednocześnie rodzic ma zadanie takie, aby jego dziecko, tak, wiedziało, jak ma dołożyć swoją wiarę czy swoje działania do życia rodzica. Stąd napisane, czci ojca swego i matkę swoją. Jak wiecie doskonale, chodziło to o utrzymywanie finansowe swoich rodziców. O dbanie o ich życie materialne. Wstąp na ścieżkę wojenną z samosprawiedliwością. Zrób to dziś. Powiedz, że nie chcesz tak żyć, nie będziesz tak żył, że będziesz chodził w łasce, doświadczał łaski, że jesteś w tym zrównoważony. Tak się po prostu módl. Niech to będzie rzecz na stałe u ciebie. Wstańmy, proszę. Ojcze, dziękuję Tobie za słowa, które uwalniasz do nas. Dziękuję Tobie, że łaska, ona jest lekka, ona jest nie tylko dostępna, Ojcze, ale głęboko przeżywalna. Ojcze, ja dziękuję Ci, że właśnie w tej łasce funkcjonujemy i będziemy się pogłębiać, Ojcze. Ojcze, my uczymy się i będziemy coraz sprawniejsi w tym, żeby nie robić czegokolwiek, co będzie nas obciążać.
Ojcze, my wyrzekamy się wszelkich najdrobniejszych elementów samosprawiedliwości, jeżeli gdziekolwiek one istnieją. Pokaż nam, Duchu Święty, i deklarujemy się, że to utrącimy. Nie będziemy z tym współpracować, nie będziemy na to zwracać uwagi, nie będziemy chodzić w ciężarach. W imieniu Jezusa. Amen.